Mulika Curin jest najbardziej zwycięskim trenerem w Izraelu. W ciągu 15 lat pracy w lidze izraelskiej prowadził zespoły w 334 meczach, z których 206 wygrał. Daje mu to ponad 60% zwycięstw i jest to najlepszy wynik spośród wszystkich szkoleniowców koszykówki w tym kraju. Curin prowadził m.in. Maccabi Tel Aviv, z którym w sezonie 1994-95 występował w Eurolidze. Naszym zdaniem z tym trenerem uda nam się zrealizować podstawowy cel w przyszłym sezonie, czyli uzyskanie awansu do Euroligi, awansu dla Polski. Mamy nadzieję, że dla nas, ale to przede wszystkim dla mistrza Polski. Aktualnie jako trener reprezentacji Izraela przygotowuje się do finałów Mistrzostw Europy we Francji. Z drużyną Ceptera Śląsk-Wrocław nowy trener rozpocznie pracę 21 lipca po Mistrzostwach Europy. Kilka dni później wyjedzie razem z drużyną w góry na obóz przygotowawczy przed nowym sezonem.